Cześć. Zazwyczaj pytam, jak ci się spało? Dzisiaj zapytam, jak ci minął rok? Dzisiaj mamy poniedziałek, dzień, który jest idealnym dniem, żeby rozpocząć go narzekaniem. Narzekaniem na to, że trzeba robić rzeczy, na które nie zawsze mamy ochotę i że przed nami kolejne 5 dni, w których trzeba będzie to powtórzyć. Nie dzisiaj, dzisiaj jest Sylwester. To jest jeden z najlepszych poniedziałków, jakie może być. Wiecie, wolny poniedziałek jest chyba lepszy od wolnej soboty. Ale skoro jest Sylwester, to oczywiście moje najszczersze pokłony i życzenia szczęśliwego nowego roku, ale też jedna drobna uwaga płynąca z mojego długiego życiowego doświadczenia i brzmi ona: nie mieszać, cokolwiek nie będziesz dzisiaj robić, czy będziesz tego Sylwestra spędzać z rodziną, z żoną, z mężem, z kochanką, z kochankiem, z psem czy z kotem. Nie mieszaj, bo to się może źle skończyć. Życzę ci, żeby jutrzejszy dzień był równie cudowny jak dzień dzisiejszy. Żebyś mogła sobie wstać o godzinie 12 z radością, bez bólu głowy, bez bólu żołądka, bez bólu innej newralgicznej części ciała, w zależności od tego, co będziesz wyprawiać poprzedniego wieczora. I najważniejsze, jeszcze jedna rzecz jest ważna, żeby zapamiętać tą uroczą imprezę, która na pewno cię nie ominie. Tak czy inaczej, życzę ci miłego dnia i udanej zabawy.